Raz, dwa, trzy. Ty, hop. Oczywiście nierówno, oczywiście nierówno, ale o to chodziło. Jesteśmy w tak zwanej najlepszy, wiesz, mistrzowie w przyryszniczu synchronicznym kobiet, jeśli chodzi o męski skład. Okej, jesteśmy tu ponownie. Okazało się, że OM jest tematem zaraźliwym, chronicznym, przewlekłym. I w tym objawie, w tej remisji mamy na tapecie dwie rzeczy. Po pierwsze, chcieliśmy opowiedzieć, my dajemy się na tyle zdawkowo, na ile się nam uda, na temat platformy, która wystartuje już niedługo i która już jest w budowie. Platformy, której głównym zadaniem będzie zaprezentowanie syntezy spontanicznej trzech podejść do zjawiska, które nam trzem, bo to, którego nasza tutaj obecność dowodzi, wydaje się być tym samym zjawiskiem, jakim jest neuroświadomość. Dziękujemy. Właśnie się skończył czas. Dokładnie, startujemy z platformą trening neurologiczny. Tak jak widzicie, będzie nas tu w tą stronę trzech. Będziemy prowadzić na tej platformie właśnie takie OMY, czyli wrzucimy sobie na tapet, wrzucimy sobie tutaj dany temat, dane zdanie. Przykładowo, chcę w ciężkości poczuć lekkość. I będziemy podczas tych omów takich długich, tak jak ten, rozmawiać właśnie w tych aspektach, zarówno pod kątem fizyczności, zarówno pod kątem odczucia, zarówno pod kątem neuroświadomości, jak w tych aspektach odnaleźć się, jak w tych aspektach powęszyć również za nowymi wątkami, gdzie te witki, że tak powiem, neurologiczne powinny się właściwie, gdzie mają możliwość puścić swoje pędy. Tak to będzie wyglądało na platformie. Jeżeli się zdecydujecie po tym OMI, będzie to dla Was wartościowe, a na pewno będzie, to poniżej tego OMU znajdziecie zawsze szkolenia, gdzie zarówno Oleg, ja, jak i drugi Michał będziemy już ze swoich, że tak powiem, cichutkich, małych studiów nagraniowych nagrywać dla Was lekcje, które będziecie mogli sobie wykorzystywać na bieżąco. Trójka połączona jest po to, żeby pobudzić tą wyobraźnię, ażeby poruszyć wątek, żeby go przemielić, a później będziecie mieli na zna wyłączność w poszczególnych lekcjach. Każdy z nas do danego modułu nagra kilka takich lekcji, tak, ażeby było dla Was kilka godzin tak naprawdę pracy. No i tyle. Michał? No dobra, skakuję. No więc co? No cóż mogę powiedzieć? Trzech OM Amigos, którzy tworzą platformę, którzy wychodzą z różnych wątków, którzy się krzyżują. Krzyżują, pokrywają, idą w jedną całość i tworzą coś fantastycznego, coś, co wydaje mi się fantastycznego i jest to dla mnie fantastyczne. W zasadzie już w ogóle sam dialog, jaki tworzymy poza omami i to, co się dzieje, jak to bodźcuje głowę, jest to po prostu dość niesamowite. Do tego wszystkiego dorzucimy jeszcze możliwości neurotreningu, który w ogóle będzie pojechaną rzeczą, ponieważ coś takiego się nie spotyka i chyba takiego podejścia, jakie zaprezentujemy, no nie spotka się nigdzie, przynajmniej ja nie spotkałem się w całej swojej karierze jakiejś tam terapeutycznej i myślę, że to będzie dość ciekawa alternatywa i trzech omie bigos, jak to pokazuje. Omie bigos, niezły bigos. W pewnym sensie tak. No, jestem... To będzie też jeszcze ciekawostką taką, że tutaj będziemy wjeżdżali w układ nerwowy, a w zasadzie tylko w zasadzie w świadomość swojego ciała, czyli świadomego świadka swojej egzystencji poprzez głowę i będziemy tutaj uruchamiać w ogóle od głowy strony, tylko której głowy, tutaj może Michał już może wskoczyć a propos swoich eksploracji, aczkolwiek to, co jest ciekawe, to, co Michał prezentuje z miednicą i mówi, tu jest głowa, ja widzę to na odwrót. Tak, i to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze, że pokazujesz mi nos, a ja widzę zupełnie inny nos, ale kolano jest w tym samym punkcie. I to jest pojechane. Tak, też to jest najpiękniejsze, tak. Że każdy z nas tak naprawdę reprezentuje nieco inny świat. Michał, którego tu widzicie, Michał K. Jest tutaj reprezentantem pracy na pewno, jeżeli chodzi o mikrosystemy akupunktury, jeżeli chodzi o surzut, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inne spektrum, bo ma potężne laboratorium, które wygląda jak laboratorium Dextera, więc jest to szerokie spektrum, może nie o wszystkim będziemy mówić, ale na pewno jest tutaj bardzo dużo, że tak powiem, przestrzeni dopuszczenia tych witek neurologicznych.
Oleg zajmujący się NLP, Oleg zajmujący się neuroświadomością, ruchem, to co możecie śledzić na jego stronie znak zapytania czy na profilu, to jest też przepiękny świat, który pokazuje, jak mocno możemy zaingerować, jak mocno możemy się puścić w życiu tak naprawdę, a żeby poświęcić się właśnie dlatego, żeby czuć się w komforcie, żeby czuć się dobrze. No i skromnie ja praktycznie niczym się nie zajmuję, ja tylko podglądam chłopaków i wyrzucam. Tak, no ponieważ zdaję sobie sprawę, że Michał ma tutaj pewnego rodzaju syndrom, z którym obiecałem z nim kiedyś popracować, to powiem to za niego może tak na razie i postawię go w sytuację lekko żenującą. Pokołczujmy. Tak, znaczy nie, no jest prosta zasada, prawda, że strzała kołczana nie kołczuje. Ja natomiast, mówiąc o Michale, powiem tyle. To był człowiek, który zainspirował mnie do tego, żeby zacząć traktować to, co robię, jako naukę. Nawet jeżeli nie jestem naukowcem i mój sposób, mój warsztat i podejście no, nie kwalifikuje mnie na osobę, która może ze sobą z pełnym spokojem sumienia powiedzieć naukowcem, to zdaję sobie sprawę, że to, co robię, dziedzina, jaką się zajmuję, dzięki temu, co zobaczyłem, w jaki sposób Michał się tym zajmuje, że to jest coś, czym nauka, jeżeli się nie zajmuje, to powinna się zająć. I obserwując historię tego, z czym neuroświadomi, twórcy neuroświadomości różnego rodzaju gałęzi, nie nazywając tego neuroświadomością, bo niejako to jest nasz tutaj wymysł, zajmowali się dotychczas, to byli ludzie najczęściej spoza stricte neurologicznego obszaru badawczego i rzadko kiedy zajmowali się praktycznie, jeśli w ogóle, terapeutyczną działalnością, to tak pojętą terapeutyczną działalnością. Ich to kierowało w tę stronę przede wszystkim to wyskoczenie poza kolejny, poczucie, że to, czym oni sami są, to jest coś, na co o wiele więcej stać, niż wydawałoby się jest do udowodnienia. Ale żeby wyjść poza obszar namacalny i doświadczyć rzeczywistej sprawczości poza obszarem, który wydaje się po prostu niesprawdzalny aparaturowo, trzeba wprowadzić ten element obserwacji, który właśnie dzięki pracy właśnie tego, co widzę również i nie tylko jednego Michała, którego poznałem wcześniej, ale i drugiego również, potrzebny jest ten element nadzoru, potrzebny jest ten element monitorowania, a więc zaobserwowania powtarzalności, zaobserwowania pewnych punktów, które pozwalają wyciągnąć wnioski mogące być przedstawione osobom, które póki co są w stanie tylko przez intelekt to przefiltrować i zauważyć. Do tych ludzi należą zarówno ludzie tak zwani nieinteresujący się tematem, jak również ludzie, którzy mogliby się nim zainteresować, ale mają do tego zbyt wysokie kwalifikacje, żeby móc po prostu na słowo uwierzyć, że to naprawdę jest możliwe. Myślę, że to, co najpiękniejsze jak gdyby w naszym teamie, to to, że mimo swoich prac, mimo swoich obowiązków i próby odnalezienia i stworzenia z tego metody, właśnie myślę, że to nawet nie należy stworzyć z tego metody, zostawiliśmy w sobie pewnego rodzaju mocną otwartość, która no, bardzo mocno emanuje na naszą trójkę, to jest bez dwóch zdań. Jest tam na pewno permanentne wsparcie, to tak jakbyście poszli z osobą, która najbardziej ewentualnie was kocha i ona chce, żebyście się na przykład nauczyli jeździć na rowerze, tak? I mówi, dobrze ci idzie, tutaj, a zobacz z tej strony, a pomyśl, że tam gonisz policję i tak dalej, czy policja goni ciebie. I wszelkiego rodzaju takie ciekawe aspekty wrzuca, co jest bardzo mocno stymulujące i nie ma w tych burzach myślowych i mózgowych, nie ma ani jednego hamulca. Tam nie padają stwierdzenia typu, ej nie, to nie będzie to, okej? Okay? Tam jest stwierdzenie, jeżeli to nie jest to, to się okaże w przyszłości, okej? Okay? Rób to teraz i działaj w tym kierunku, bo prawdopodobnie to zaprowadzi jak gałązka czy korzonek do pewnego rodzaju obszaru, do pewnego rodzaju żyznej gleby, z której być może coś innego wykiełkuje, natomiast nie ma tam nigdy zatrzymania typu negacji, tak? Typu zamknięcia. To tak jak w układzie nerwowym, nie ma tam impulsu negującego, tam po prostu jest permanentne bzyczenie i permanentne popychanie, nazwijmy to, czy próba ewolucji, próba przechodzenia przez poszczególne, nazwijmy to, bramy somatyczne, czy informatyczne, czy jakkolwiek, przepychania po prostu tematu dalej, czy wspierania tematu dalej, tak, żeby mógł rosnąć.
O, i nawet zanim Michał się włączy jeszcze Kato, powiem, że bardzo mnie zainspirowało to niesamowite metaforyczne przeramowanie, że kiedy idę uczyć się jeździć na rowerze z kimś, kto mnie kocha, to mogę sobie wyobrazić, że to ja gonię policję. I faktycznie muszę bym powiedzieć, że... To zależy, ile prowadzisz towaru ze sobą. Nieważne, nieważne i czy we krwi, czy w bagażniku, prawda? Natomiast faktycznie powiedziałbym, że jednak mimo wszystko tego rodzaju przejęzyczenie było jedną z najpiękniejszych metafor rzeczywistej akcji. Bo to, co my tutaj robimy, to paradoksalnie nie jest próba takiego ciućkanego marketingu, którym trójka facetów wzajemnie, że tak powiem, się głaszcze, tylko, bo na to są inne filmy, inne portale i akurat chyba niekoniecznie w związku z naszą orientacją. Natomiast to, co się tutaj dzieje akurat, jest to krótka prezentacja zaufania do pewnego rodzaju nośnika, który... Wydawało nam się, że my już naprawdę bardzo mocno widzimy, jak to hula i w jaki sposób porywa nas tego rodzaju pracy, kiedy pracowaliśmy indywidualnie. Natomiast to, co stało się w momencie syntezy, zderzenia tego właśnie triangulacji, tej, jakbym powiedział, tego, co robimy tutaj, użyję terminu, za który wiem, że niektórzy uwielbiają mnie, że nie można powiedzieć utrójkącenie, po prostu trzeba powiedzieć triangulację i wtedy brzmi to wszystko bardziej inteligentnie, to... No to no absolutnie, jak to mówią specjaliści od ruchu drogowego, przechodzi ludzkie pojęcie. Bo już widzę, że się Michałowi coś rodzi na podbródku, więc będę krótko się sprężał. To jest... To jest spojenie łonowe, nie podbródek, to jest spojenie ale, łonowe. O, chociażby. To jest dostęp do komunikacji z obszarami, które nie wymagają kontroli, aby być pomocne. I to jest naprawdę coś przerażająco, niesamowicie wymarzonego, bo wielu z nas po prostu nawet już nie pamięta, że marzyło, aby coś takiego przeżyć, a i kiedy miało poczucie, że może o tym marzyć, to na trzeźwo nie miało na to słów. Jasne. Co tam urodziło spojenie łonowe? Ano, spojenie łonowe bzyczy sobie do głowy przez mikro połączenie. No co można powiedzieć? No ja cały czas się zastanawiam, co można by było powiedzieć. Ja mam cały czas coś takiego mi kwitnie też, jak gdyby sianie tych ziarenek po prostu w głowach ludzi właśnie, którzy nigdy nie mieli styczności z jakąkolwiek formą neuroświadomości, czy neuroruchu, czy neuroterapii, bo też ogólnie mówimy na przykład bodyworkowe terapii i tak dalej, zawsze gdzieś pojawia się ten element, na przykład freestyle neuroświadomy, gdzie po prostu pojawiają się jakby takie rzeczy, zawsze ten proces taki mechaniczny, gdzie trochę szarpiemy się z tymi tkankami i tak dalej. I jak gdyby ludzie też przyzwyczajeni są, że pewne rzeczy się dzieją po prostu za nich. I jak gdyby bardzo, bardzo, bardzo tęsknię za ludźmi, którzy się budzą w sobie. Budzą się w sobie i pomimo to, że my tam coś pokazujemy, to oni rozkwitają w tej swojej świadomości, w obserwacji swojego ciała i nagle zaczyna się życie bez ręki, bez nogi, ale zaczyna się życie. No jest to bardzo jest trafne, to jest bardzo dla mnie chyba tak najbardziej coś, co bym chciał po prostu przelać przez ten portal po prostu w głowy tych ludzi, którzy gdzieś tam potrzebują tego, czują tego, nie wiedzą jak zacząć nawet, nie wiedzą co zrobić, po prostu zacząć od małych kroczków prostym językiem do triangulacji. Dobrze pojechałem? Dobrze pojechałeś, tak. Zapraszamy do wejścia w trójkąty, no po prostu. No, naprawdę... Wizja. To jest, powiem krótko, to co powiedziałeś, to jest wejście w kontakt ze sobą w stanie dotychczas uważanym za niepełnosprawny lub niekompletny. I w sytuacji, w której zdaję sobie sprawę, że układ nerwowy posiada potencjał odczuwania widmowego kończyn, których nie ma na przykład, albo używania siebie motorycznie w zakresie, którym na chwilę obecną mięśniowo lub kostnie nie jest zdolny.
to jest ten potencjał, który uważasz, że w momentach niesprawności społecznej lub intelektualnej lub psychologicznej człowiek już może dokopać się w sobie widmowej zdolności bycia osobą sprawczą i szczęśliwą. To jest analogia triangulacyjna tego właśnie w tych wszystkich aspektach. I nie wiem, ja zapamiętałem, bo szczerze mówiąc z tego wątku nie pamiętałem, że go zaplanowaliśmy, ale wy mi go powiedzieliście i ja go potem zapisałem, dlatego to ja go przypomnę, że powstało słowo zadaniowość. Zadaniowość jako pewnego rodzaju temat, taki leitmotiv tego dzisiejszego OMA. On się trochę przewija w tym, o jakich my opowiadamy, o tym, jak my podeszliśmy lub podszedliśmy do zadania zrobienia chociażby tej samej platformy lub w ogóle zorganizowania tego, co my tutaj produkujemy, czyli tego, co robimy. To jest jeden wariant, obserwując to, w jaki sposób spontaniczna akcja, w jaki sposób zderzenie energii, uwagi, uważności, świadomości, nieświadomości razem w taki sposób, w jaki sposób ta triangulacja aktywności ruchu wytwarza realizację zadań, ale bez zasklepiania się na rezultat, jakiś jeden konkretny, betonowy bym powiedział, tylko raczej słuchanie tego potencjału, który chce być wyrażony, pozwalając rezultatowi, a więc również pewnym zadaniom, być wtórnym komfortem. Dlatego Znowu to robisz, to ci mówiłem. Nawijasz, umysł świadomy robi, włącza się i mówi, ale nie przejmujcie się, każdy z nas ma to samo wrażenie, gdy Olek wchodzi nam tutaj głosem, a że nagle jest coś takiego, że what the f, co tu się dzieje, i nagle już bezpieczniki zaczynają puszczać, i to jest właśnie ten przekaz, drodzy Państwo, i to jest właśnie to, żeby w pewnym sensie delikatnie zmęczyć, oszukać lub zadać pewnego rodzaju zadaniowość dla tego goniącego miśka tam w środku, mówię o głowie, i wykorzystać maksymalny przekaz, maksymalne wejście na pełnym tutaj potencjale, jeżeli chodzi o odczuwanie naszego ciała. Tak. Dobra, to ja jeszcze wrzucę taką jedną rzecz, jeżeli chodzi o tą całą działalność, że tak powiem, treningu neurologicznego .pl. To jest proste jak budowa cepa tak naprawdę, tylko że spektrum możliwości na każdym z tych poziomów, które teraz przedstawię, jest niebotyczna. Jeżeli jesteś człowiekiem już chodzącym, już jesteś w jakimś pancerzu, już się przemieszczasz, już siedzisz w biurze przykładowo, wykonujesz treningi, robisz jakieś przysiady lub jesteś uszkodzony w pewnym sensie, jesteś już tą jednostką taką, nazwijmy to zaawansowaną, ale jednocześnie opancerzoną, a jeżeli tam jest jakiś problem i nie potrafimy go fizycznie rozwiązać, jeżeli tam jest problem psychiczny i nie potrafimy go rozwiązać, to schodzimy o jeden szczebel niżej, czyli idziemy sobie do dzieciaczka, który chodzi na czworaka, który pełza dopiero, okej? I tam szukamy rozwiązań z tego poziomu zakresów ruchów, z tego poziomu postrzegania świata, wywracania się, obracania i tak dalej, i tak dalej. Tam szukamy odpowiedzi. Również z tego poziomu mentalnego, czyli pierwotnych potrzeb, które będą tam związane z ciałem bardzo często, jak ssanie kciuka lub gdy mama karmi takiego miśka. Dobra, jeżeli na tym levelu nie da się tego zrobić lub chcemy jeszcze czegoś więcej, możemy zejść jeszcze niżej i jesteśmy na poziomie pierwszych ruchów embrionalnych, pierwszego tętnienia, pierwszych delikatnych ruchów. Nie mówię tu o ruchach, gdzie już jest trajektoria w łonie matki, gdzie już mamy tam jakieś dotyki, gdzie już tam zaczynamy jakieś gesty robić i odpychać się kończynami, chociażby od powierzchni wewnętrznej brzucha, tylko mówię o takim embrionie, który jest bardzo, bardzo malutki, on ma pierwsze bum. Wum, tętnienie, czy pochodzące od serduszka, które się już wykształciło, czy będzie to od układu nerwowego, pierwsze ruchy, nazwijmy to bardziej, jakby była to taka mała rybka w płynie zawieszona. Jeżeli z tego poziomu jeszcze chcemy zejść niżej i jeszcze poszukać rozwiązania, bo na przykład z tego poziomu ono nie przychodzi, to idziemy sobie do mikroruchu. Jesteśmy dalej w tej samej jednostce, jaką jest nasze ciało, ale jesteśmy na poziomie komórkowym, to co powiedziałem na samym początku przy nagraniach. Jesteśmy na skali tak malutkiej,
że wyczuwamy to w ciele, ruch się nie dzieje, nie ma tam konceptu ruchu związanego z tym, co robi człowiek dorosły, nie ma tam konceptu ruchu i zawiłości związanej z tym, co robi dziecko, nawet ta mała rybka czy ta mała fasolka w brzuchu matki, tylko jeszcze jesteśmy na poziomie nieco niższym. I tam właśnie jest to bzyczenie tego układu nerwowego, które możemy za pomocą wyobraźni, słuchu, wydawanych pewnego rodzaju, no ciężko powiedzieć, że poleceń, ale podpowiedzi czy świecenia latarką w ciemnym korytarzu za pomocą słów, wtedy jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo zmienić w naszych ciałach, bardzo, bardzo dużo naprawić i zyskać również spektrum do tego, żeby działać dalej. Elegancko, powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ja bym to w skrócie powiedział tak, że najpierw jesteś sobie po prostu embrionem, potem sobie lecisz jako ruch, potem lecisz jako wyraz, a potem odkrywasz, że masz drugiego brata, bliźniaka obok siebie i nie jesteś sam i możesz ze sobą rozmawiać, a potem tworzysz się całą buźką uśmiechnięty do świata. Ale właśnie zadaniowość, to co Michał powiedział, to jest mega, bo ja jeszcze z zupełnie innej strony podchodziłem. Ja już na tą zadaniowość przygotowałem sobie notatki, opracowania, wykresy i nie, szczerze nie. Ale zacząłem sobie na tym myśleć właśnie zanim zaczęliśmy. I zawsze ja sobie też jeszcze z zupełnie innej strony patrzyłem na to, czym jest zadaniowość w ogóle, czym jest zadaniowość. Każdy z nas jest jakąś zbiorem zadaniowości w sobie. Często na przykład jest tak, że osoba chora ma zadanie być chorą, bo jest chronicznie chora i w tej w tym zadaniu realizuje sobie jakiś program. Ja myślę, że tutaj z mojej strony wejdzie dużo, dużo, dużo ćwiczeń zapraszających ciszę, spokój. I szukania właśnie to, co Michał tam już zaczął mówić o tym mikroruchu, czyli szukania tego pierwotnego ruchu, który chce wyjść, który gdzieś przytamowaliśmy, bez względu na to, czy mieliśmy nogę, nie mieliśmy nogi, czy boli nas głowa, czy po prostu zagubiliśmy się gdzieś w tym wszechświecie, to będziemy szukali swojego ruchu, przez co będziemy połączyć się do tej pierwotnej ekspansji siebie, czyli na powrót będziemy poznawać siebie poprzez wyciszenie. Nie wyciszenie zadaniowości, bo zadaniowość zawsze będziemy gdzieś jakąś część mieli, czy to praca, czy coś i tak dalej, ale chodzi o to, że w sobie po prostu jesteśmy żywym przejawem swoich myśli, swojego jestestwa i chodzi o to, żeby tego nie tamować, żeby cały czas ten wodotrysk energetyczny chodził sobie elegancko i tutaj mówimy o systemie czaszkowo-krzyżowym na przykład, który będzie się roznosił na wyganiach gdzieś jeszcze dalej, ale to już nie będę już tutaj chodził, bo tak jakby to wszystko będzie gdzieś jakąś połączeniem wszystkiego tego, co my wnosimy. I myślę, że dla nas tak samo będzie to mega rozwojowe, bo będziemy po prostu poznawać wszystko od trzech różnych stron. Wszystko będzie łączyło się razem w treningu neurologicznym. .pl. więc myślę, że będzie dobrze. I oczywiście mamy już podkoszulki, długopisy i takie rzeczy, które można nabyć. To jest pierwszy, ale dokładnie, ale tego nie pokażę, bo to jest prototyp. Ale tak jest trafna rzecz, przez Michała mi się nasunęła i ona na przykład bardzo silnie w motorycznej treningu jest, na przykład w Feldenkraisie jest silnie akcentowana, że naprawdę jest zapomniane przez gatunek ludzki w miarę rozwijania się i wychowywania swojego potomstwa, co to znaczy komfort istnienia. To przechodzi do obszaru abstrakcji. Możemy, i to jest ciekawe, że możemy się w przeramowaniach mentalnych nagimnastykować jak po prostu jak na musztrze wojskowej, żeby się doszukać, co potrzebujemy zmienić w sposobie widzenia świata, żeby wystarczyło nam, że jesteśmy. Dokładnie. Dokładnie. Zobaczcie, jak szybko ten system w nas wchodzi tak naprawdę i myślę, że ta jak gdyby to pożegnanie się ze sobą pierwotnym, nazwijmy to, w ruchach, w zadaniowości, w zabawie, dzieje się wtedy, kiedy wchodzi system. Powiem wam na takim prostym przykładzie. Mój syn jest teraz w zerówce, gdzie właśnie z systemu zabawy, kooperacji, ruchu, bardzo dużo ruchu, wchodzi się właśnie w system, gdzie jest krzesełko, jest książeczka, jest twoja kredka lub kredki do wyboru, żebyś miał jeszcze trochę wariantów,
ale już się zaczyna budować boksa, no bo jest jakiś materiał, który trzeba przerobić, bo jest jakiś materiał, który trzeba przerobić, żeby pójść do pierwszej klasy, okej? I teraz okej, każdy z nauczycieli, każdy czy w przedszkolu, czy w szkole może mieć pewnego rodzaju fajne intencje i próbować tam poprowadzać pewnego rodzaju no, zmiany, żeby to spektrum było nieco szersze, ale zauważcie, że to już jest spektrum, ok, narzucone przez innego człowieka, to jest raz. Dwa, nagle ta dziecięca wolność zaczyna gasnąć, bo wchodzi pewnego rodzaju system. No i teraz mój syn nagle ostatnie dni nie chce zupełnie chodzić do przedszkola. Ja zaczynam z nim rozmawiać, słuchaj, dlaczego nie chcesz tam iść do przedszkola? Mówi, bo przestaliśmy się bawić. Tylko siadamy do krzesełek i mamy książki, i mamy ćwiczeniówki, i to jest głupie według niego, tak? Na ten czas. Tak to bezpośrednio powiedziałem. Mówię, no słuchaj, no jest tam na pewno coś rozwojowego w tym, ale mówię, co mógłbyś zrobić z tym placem zabaw, który daje ci pani, czyli ćwiczeniówka, książka i kredki, tak? Różnego rodzaju kredki. Jak możesz do tego świata wdrożyć zabawę, żeby ci się to podobało? No i teraz odpowiedź pada, a gdyby tak kredkom nadać w kolorystycznie pewnego rodzaju znaczenie, w sensie na przykład niebieska kredka zamraża, okay? Biała kredka wymazuje i robi niewidzialna, czerwona rozpala ogniem, a złota jest jeszcze mocniejsza niż czerwona i tak dalej, i tak dalej. Zielona to będzie gdzieś pośrednio pomiędzy. Brązowa oznacza jakieś tam, nie wiem, ziemię albo cokolwiek innego. I tutaj zaczynają się miksy i temperaturowe, i postrzegania, i wiecie, i tu w tym boksiku może powstać wolność. I my właśnie w takie boksiki wpadamy, albo jesteśmy bardzo mocno wręcz ściśnięci, jak takie chomiki wysyłane z Chin, tak, do odbioru w paczkomatach, takie malutkie po prostu. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. I te biedne neurochomiki, jak docierają do tego impostu, nagle okazuje się, że jak się wyciągnie je z tego boksa, to one dalej chodzą jak takie kwadratowe, okej? Jak te drzewka bonsai, tak naprawdę stajemy się na linii czasu naszego życia, a my chcemy z tego drzewka bonsai po prostu odwinąć ten drut, którym się je krępuje, bo to ta krępacja pochodzi z nas, pochodzi z tego systemu, pochodzi z pewnego rodzaju traum, które żeśmy mieli, z oceny innych, z programów, które dawali nam rodzice, z programów, które żeśmy przywlekli, być może jeszcze z jakichś tam wcieleń, no nie, mniejsza o to, bo tam można by było się upatrywać, ale jest to pewnego rodzaju boksik, który cały czas się buduje w nas i tak naprawdę przez ten boksik umieramy. Bo jeżeli ten boksik jest cały czas dociskany, to spektrum możliwości na ruch, na poznawanie, na postrzeganie, na oddychanie, na wdrażanie czegoś nowego, na neuroplastyczność spada niemalże do zera i to jest właśnie śmierć. To jest śmierć, tak. Zwłaszcza, że jeżeli ten chomik bonsai z Minecrafta po wyjęciu z tej skrzynki, w którą został włożony, żeby trafić do punktu docelowego, w którym miał być trafić do jakiegoś domu. I on jest z tej skrzynki wypuszczany i on zapamiętał, że bezpieczeństwo to jest poruszać się w ramach skrzynki, której nie widać. To oznacza mniej więcej, że rzeczywiście jego proces rozwojowy będzie zaprogramowany na szukanie skrzynki, a jego ostateczną skrzynką jest trumna. I nie bez powodu w końcu rzeczywiście no, kończymy w skrzyni, prawda? To już nie jest... No urna też jest formą skrzyni. Urna jego mać również. Zdecydowanie ta urna nie daje specjalnie możliwości głosowania, bym powiedział nam. Wiesz, ale to też rozbić się w proch, zanim się umrze, żeby później się spalić i... Tak. Heavy metal mi się włączył. No włączył, ten heavy metal jest bardzo cenny, wiesz, trzymaj ten wątek, ale powiedziałbym, że właśnie nawet zwróćmy uwagę, że pewne na przykład regulacje prawne w niektórych państwach zabraniają możliwości rozsypania prochów. Jest to oficjalnie traktowane jako profanacja zwłok. Czyli osoba nawet nie może tego w testamencie zastrzec. Jeżeli chcesz się skremować, to potrzebujesz się ten swobodny stan swojej fizyczności, a więc nawet ta myśl, że po śmierci czeka mnie przynajmniej jakiś rodzaj atomizacji, rozproszenia, który być może być wyzwalający i może dać człowiekowi więcej swobody. Ja nawet zwróciłem uwagę na to, że wiele osób, która myśli o kremacji, myśli o tym w istocie, żeby jeszcze za życia zrozumieć, co to znaczy móc luźniejszym być, trochę w luźniejszej kondycji. I móc się rozsypać, żeby zobaczyć, w jaki sposób można zaufać swojej rzeczywistości bardziej bezforemnie. I
no takim ludziom oferuje się kształt wazy, w stylu Bruce Lee, prawda, że no, tylko na temat wody, tylko na temat prochów, prawda, wsypane do wazy stają się wazą. I w tym momencie nawet po śmierci, będąc proszkiem, jesteś proszkiem uformowanym. I, o ironio właśnie. Prawda? A propos Iron Maiden i wszystkich innych heavy metalowców, to faktycznie zwróćcie uwagę, że, tego rodzaju sugestia, która dotyczy nawet tego słynnego powiedzenia w grobie przynajmniej odpocznę, w istocie nie dotyczy tego, co się stanie z nami po przekroczeniu granicy śmiertelności, tylko ona dotyczy tego, co zrobimy ze swoim życiem dotychczas, do tego momentu. I to jest też ten rodzaj tramwaju, to jest ten Minecraft umysłowy, który wynika z, no właśnie, ale tak jak Michał wspomniał, tak, trafiamy w pewnym momencie na pewnym rodzaju skrzynki i też w pewnym momencie docierają do nas wychowawcy, którzy też są rezultatem jakiegoś procesu wychowawczego. I w przeważającej masie nie mają w sobie ani może odwagi, a może energii, żeby rozbić ten układ i spróbować coś wykreować, bo to jest niebezpieczne. To wymagałoby zaryzykowania, że może coś nie wyjść. I w tym momencie również ryzykuje się bardzo dużą ekspozycję na energię uczniów, którzy są jeszcze bardziej kreatywni, są w tym etapie, że oni każdą szczelinę wykorzystają. Jeżeli to przyznając, no, ja akurat jestem z takiej rodziny, że moja matka jest osobą, która została nauczycielką, powiedzmy, z konieczności. I nienawidziła w tej roli właśnie tego najbardziej, że schodząc na dół widziała uczniów umierających ze strachu przed klasą. I to, co później usłyszałem w ramach swojej edukacji, na przykład neurolingwistycznej, że zaskakujące, jak bardzo wytworzyliśmy sobie na przykład takie przekonanie cywilizacyjne, że edukacja to jest coś, o co musimy się w życiu martwić, co musi być dla nas źródłem stresu i problemu. A jeszcze bardziej zaskakujące jest to, dlaczegoż to akurat na przykład takie zjawisko jak egzamin, zamiast być inną i wyjątkowo skuteczną formą uczenia się, jest czymś, co ma definiować naszą tożsamość poprzez weryfikację, a raczej poprzez nastawienie intencjonalne, aby nas przyłapać na tym, że jednak czegoś nie umiemy, czyli tak naprawdę zakodować w nas poczucie niekompetencji. Wiecie, co mi się kojarzy z tym? Kojarzycie takie, co są takie kule dla dzieci, takie dopasuj kształty, typu kwadrat do kwadratu, gwiazdko do gwiazdki. Przez nasze życie w ewolucji, evolve, będziemy przechodzić przez takie wzorniki. I teraz ktoś mówi, dobrze, jest w przedszkole, bądź kwadracikiem, okej? Okej, przeszedłem. Później jest podstawówka, no to już musi być trójkącikiem. No i ty napinasz, wchodzisz przez ten trójkącik. Później są studia, bądź gwiazdką, tak? Jesteś tam gwiazdką i się dopasowujesz. Tylko że niestety te schematy są jak gdyby mocno sztywne i mocno okrojone. A my wam mówimy, bądź flaberem, bądź taką żelowatą postacią, która przeleje się przez wszystkie te otwory, która dostanie się przez najmniejszą właśnie szczelinę, bo będzie miała tą plastyczność, bo nie będzie kwadracikiem chodzącym, co widzicie często na siłowni na przykład, lub gwiazdeczką, które też pewnie widzicie gdzieś indziej na Insta i tak dalej, i tak dalej. I to są bloki, w których żyjemy, a my mówimy, nie bądźcie w tych blokach, bądźcie z sobą takimi, jakimi czuliście się przykładowo w wieku 4 czy 3, nie, czy 3 lat. Byliście jedną wielką masą, która się, jedną małą wielką masą, elastyczną masą, która przedostawała się i potrafiła wszędzie zajrzeć, wszystko wywrócić, wszystkiego przetestować, wszystkim się cieszyć, gdy zabolało, płacze, gdy jest w porządku, jest okej, gdy jest coś śmiesznego, to się chichra. I, no i w tym kierunku chcielibyśmy tutaj zdążać. Ja jeszcze walnę tutaj taki tekst, w ogóle to jest w ogóle jeden moment, który tutaj Michał powiedziałeś, w zasadzie jakoś zarezonował we mnie, bo przeważnie jest tak, że też my nie rozwijamy się jako dzieci, tylko my porzucamy dziecko w sobie na to, żeby stać się dojrzałym. To jest przerażające, bo to jest tak, ja też mam młodziutkie dziecko i nagle tak jakbym miał je zostawić i już nigdy do niego nie wracać. To jest po prostu, to jest trauma po pozostawieniu dziecka.
którą odgrywam, często ludzie wracamy, wszyscy wracamy gdzieś tam w głowach, nie, fajnie było być dzieckiem, mieliśmy wolność i tak dalej, nie, ale od najmłodszych lat jest, bądź poważny, zachowuj się, przynajmniej ta szkoła, ja rocznik 80 jestem, nie śmiej się za dużo, nie bądź taki, nie bądź dziecinny, 6-latek czy 7-latek, 8-latek nie ma być dziecinny i nagle później właśnie pojawiają się te różne formy, kształty, później mężczyźni, bądź męski, nie zachowuj się jak dziecko, bo nikt cię nie będzie traktował poważnie i idziesz. I nagle jest właśnie to, że zostawiamy to dziecko, zamiast je wziąć, żeby ono budowało tego dojrzałego faceta na wszystkich poziomach, to ono jest zostawione, wielka jedna ściana i wtedy zaczyna się totalna zadaniowość, zagubienie. Jak gdyby wydaje mi się, że też jest po części powrotem do tej właśnie dzieciństwo, przez te gry, zabawy, tą kreatywność tego flabera, dojrzewanie w sobie. I myślę, że to jest ten aspekt, który bardzo dużo ludzi czuje, brak tego. Ja dość długo myślałem na ten temat, jak ta dojrzałość powinna polegać, ale zawsze ona była jakaś niekompletna. Dopiero w momencie, kiedy otworzyłem sobie właśnie cały taki proces gdzieś tam przez powrotu do tego dziecka, nagle sobie mówię, kurde, przecież tutaj jest totalna przerwa. To dziecko się nie rozwinęło dalej. Ale i tam, ale jeszcze jakbyśmy to polecieli w ECIWO, w embriony, embriologiczne uwarunkowanie, stresy, które towarzyszą ciąży i tak, to jest w ogóle, no to jest dość duży temat, który myślę, że gdzieś tam rośnie jeszcze, bo to jest coś takiego, to w zasadzie to jest tylko nawiązanie do tego, co Michał powiedział, coś, co mi się teraz jeszcze zaświeciło, zarezonowało, trochę smutkiem, że tak powiem, sorry. Nie, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, zwłaszcza, że już widzę, że Michał zaczyna się bujać tak, jakbyś sobie przypomniał, jak się działo, kiedy miało się tyle lat, w zasadzie patrząc na was, połączyłem tę nostalgię Michała z tym rodzajem właśnie wybujania Michała w jedną taką frazę, której bym zadał pytanie. Dojrzałość kojarzona jako w zasadzie dojrzałość będąca w istocie przebranym procesem umierania, która nie ma nic wspólnego z na przykład z dojrzałością rozumianą jako gotowością na siebie. Bo jeśli patrzymy na coś takiego jak dojrzałość w rozumieniu świadomego używania siebie, dostępu do siebie, dostępu do świata, korzystania ze świata, używania pewnych instrumentów związanych z odwagą życiową i stawianiem granic, to są to wszystko instrumenty wymagające elastyczności, komunikacji ze sobą, odprężenia i komfortu i rozumienia, czym jest ten komfort i w jaki sposób go bronić. Bo nagle natomiast to, co właśnie ten rodzaj rozumienia dojrzałości, o którym Michał wspomniał, że jest to ta zaprzestanie, porzucenie pamięci o sobie jako o dziecku, więc zakopanie go gdzieś tam, zostawienie go w piwnicy pod schodami jak Harry'ego Pottera, to jest zostać starzenie się i to nawet jeszcze bym powiedział przyspieszone i sztucznie przyspieszone, czyli to jest... Generowanie tego gorzkiego smaku starości, która polega na zawężaniu się do pozycji krzesełkowej. Tu jest jeszcze jedno lepsze słowo. Tu jest, drodzy Państwo, dorosłość. Dorośnij. Jest jakiś boksik, jakaś dolniczka, a ty do niej dorastasz, okej? Okay? Więc dobijasz do pewnego rodzaju formy, bo ty jesteś już dorosły, osiągnąłeś pewnego rodzaju stan, jesteś dobrym kwadracikiem lub gwiazdeczką lub trójkącikiem, który dorósł, okej? Okay? Do danego kształtu, dorósł do danego wzorca mentalnego, dorósł do danych reakcji, które są wyuczone lub próbowane gdzieś kompensowane z nas, idące gdzieś tam od dołu, więc dorośli, to myślę, że to jest, wiecie, to można zastosować na chociażby, nie wiem, winnicy, tak, jak mają te pędy dorosnąć do danej wysokości, albo kwiatki mają dorosnąć do danej wysokości. My myślę, że nigdy nie powinniśmy dorastać, tylko powinniśmy cały czas rosnąć i eksplorować, bo w tym rozroście i w tej neuroplastyczności czy plastyczności ciała na jakimkolwiek poziomie, czy mentalnym, czy neurologicznym,
w tym jest tak naprawdę tylko sens, bo jesteśmy takim jedną wielką grzybnią czy pnączami, które cały czas muszą gdzieś tam troszeczkę obumierają, gdzieś tam idą w inną stronę, nie, jak taka właśnie żelowa pewnego rodzaju postać. Jeżeli my dorośniemy, to się usztywniamy, to już jest właśnie dorośnięcie do trumny. Można dorosnąć do trumny. Ej, to jest, ziomeczku, mega dobry remix, powiem ci tak. Freestyle, na który długo czekałem i po prostu połektałeś mnie po mózgu po prostu centralnie i to mi się bardzo mega, to jest w ogóle fajne. I teraz takie pytanie, ej, kto jest niedorozwinięty na świecie, a kto jest niedorozwojem w życiu? Czy dorośnięty? Czy człowiek, który gdzieś tam ma swój proces i powolne tempo wzrostu? O cholerę chodzi. No, nawet bym powiedział, ale nie, słuchajcie, teraz mam od was bardzo fajny miks i znowu bym powiedział, zwróćcie uwagę, co jest kryterium tego dorośnięcia. Mówi się środowisko, tak? Ja mówię, ale jakie? Zwróćmy uwagę na to, że my jako stado, jako gatunek wytworzyliśmy sobie zupełną przebudowę zrozumienia, czym środowisko dla nas jest. Dla psów, kotów i innych stworzeń środowiskiem jest głównie świat innych istot żywych, wobec których oni w pierwszej kolejności muszą uczyć się zachowywać i wobec których ich proces odruchów i ciągłej gotowości, elastyczności, zmian, przeramowywań swojego funkcjonowania jest cały czas wywoływany, stymulowany. Natomiast u człowieka, w związku z ekspansją podejrzewam, środowiskiem pierwotnym jest świat ludzi. I my wytworzyliśmy sobie coś takiego jak instynkt przetrwania, który polega na przetrwaniu wewnątrz stada i to jest priorytet. My nie rozumiemy, co to znaczy uczyć się innych aspektów bardzo długo, związanych z przetrwaniem albo z życiem w ogóle, z funkcjonowaniem, uczeniem się od czegokolwiek poza światem wyznaczanym przez inne osoby. A tu nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wracamy do tego, co mówiliśmy w pierwszym omie, że obserwator warunkuje obserwowane zjawisko. I w momencie, w którym naszym środowiskiem jest zespół osób się wzajemnie obserwujących, to wszystko, co się z tego wygenerowuje, w taki właśnie podświadomy sposób wytwarza w nas takie przekonanie, tak, że dobrze przystosowany człowiek to jest człowiek, który do pewnego poziomu funkcjonuje w jakichś formach, a potem się zatrzymuje. Bo to jest ten człowiek, który nie zagraża. Natomiast sytuacja... Ale przeważnie zatrzymuje się po emeryturze też, nie? Bo już nie ma do czego dorastać. Czasami się zatrzymuje przed emeryturą. Jest w takich jeszcze... A natomiast zwróćmy uwagę, to co powiedział Michał K. na przykład, że czy to jest niedorozwinięty człowiek, który swoim gdzieś tam szlakiem on sobie chodzi, on jest słabiej przystosowany, ale on jest słabiej przystosowany do środowiska ludzi. Nie, wiesz, ja myślę, że on jest inaczej obserwowany, okej? Okay? On jest inaczej obserwowany, co wyskakuje spoza schematu, przez to jest uważany jako patologia. Okay. Albo niedostosowanie, teraz, tak. Tak, i jako niedostosowanie do pewnego rodzaju wzorca. I teraz jeżeli mamy faktycznie to zjawisko tego obserwatora, czyli to, że wchodzimy do autobusu i nagle zachowujemy się inaczej, wchodzimy do tłocznej dyskoteki i zachowujemy się nagle inaczej, tak? Napinamy się nagle, wchodzimy do korporacji i nagle zaczyna się inaczej, gdy widzimy się z kimś bliskim na kawie w korporacji, jesteśmy inni, a gdy będzie szef wchodził do kawiarni, to jesteśmy inni, prawda? W ciele, w słowach, w myślach, we wszystkim. I teraz, jeżeli ten obserwator ma tutaj tak mocne znaczenie, bo ewidentnie ma i to jest nasz wewnętrzny obserwator, który mówi, okej, co oni o mnie pomyślą, ale to jest również na pewno to, co ci ludzie faktycznie myślą i w jakiś sposób emanują. Natomiast jeżeli coś takiego istnieje, takie zjawisko, to właśnie trzeba z tego poruszającego się dorosłego człowieka zjechać do skali mikro i tam zacząć życie na nowo. Czyli zejść do poziomu, w którym obserwatorzy zewnętrzni nie będą mogli zauważyć bodźcowania, nie będą mogli zauważyć, że my tam robimy przysiady i w ogóle rozciągamy się przy laptopie, tylko my będziemy na skali mikro, cieszymy się sobą,
świat dookoła nie projektuje na nas w pewnym sensie przez tą obserwację, bo jesteśmy cały czas w tych schematach. To, co zauważą, że lepiej się czujemy, że nasza twarz lepiej wygląda, że nagle podejmujemy jakieś decyzje albo że nagle autujemy się z tego schematu, w którym byliśmy i gdzieś w tym życiu faktycznie podążamy. Nie jest to tylko dopasowywanie się do kwadracików, gwiazdek w tym opakowaniu, tylko nagle zaczyna się pewnego rodzaju plastyczność. Ale żeby ją osiągnąć, no to myślę, że tutaj tego obserwatora zewnętrznego trzeba w pewnym sensie wyłączyć przez to, że schodzimy do skali mikro, przez to, że schodzimy do mikroruchu, którego nikt nie zauważy, przechodząc koło naszego kubika, czy jakiegoś stanowiska, czy gdziekolwiek, czy w domu, którego nikt nie zauważy, tylko my to zauważymy i to będzie nasz najlepszy plac zabaw. Dokładnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To będzie wszechświat. To będzie wszechświat, tak, tak. Natomiast jeszcze ostatni element, zanim ten wszechświat rzucimy na wszystkie strony świata, nie zdajemy sobie sprawy jako ludzie i nawet my tutaj, jako piewcy wolności, też podejrzewam, nie jesteśmy świadomi, ile norm zachowań spełniamy w każdej minucie życia. Na przykład idąc do fryzjera nie zastanawiamy się, że oczywiście myślimy o tym, że chcemy się ostrzyć albo ogolić tak, jak lubimy, ale w istocie uwzględniamy nieświadomie całą masę skorygowanych, poprawionych danych dotyczących obserwacji naszej osoby, żeby po wyjściu z tego fryzjera jednak mimo wszystko uwzględnić jakąś normę funkcjonowania, w której jesteśmy. To wystarczy zobaczyć, idąc do sklepu, kupując dla siebie ubrania. W jakim stopniu kryjemy się gustem, a w jakim stopniu kierujemy się nieświadomymi wzorcami tego, aby nie wystawać ponad wzorzec obserwacji, którym jesteśmy. To bardzo dobrze widać na przykład po osobach schizoidalnych albo na przykład z wzorcami schizofrenicznymi. Ja lubię nazywać te osoby o bardzo silnym, rozwiniętej zdolności budowania świadomości, bo to, co budujesz w umyśle świadomość, jest tym samym, co posiada zdolność do schizofreniczności. Więc to nie jest tak naprawdę od siebie oddzielne, oznacza to również, że jedno drugiemu może pomagać i to nie jest sytuacja bez wyjścia. Zwróćmy uwagę, że ta osoba może wam bardzo długo tłumaczyć coś, co brzmi bardzo logicznie, mając na przykład jedną pętelkę w guziku, w guzikach kompletnie pominiętą i ona to zupełnie nie zauważa tego, że ma na przykład jeden guzik niezapięty, ten środkowy, że ma na przykład czapkę tył do przodu albo ma jakiś element, prawda, zwisający, jego zupełnie nie myśli o tym, żeby go dopinać. Dlatego, że w momentach, w których my, tak powiem, idziemy w jakiś skrajny element funkcjonowania, depresja, drwica lękowa, schizofrenia, jakieś elementy zachowań borderline'owych czy innych trudnych zachowań emocjonalnych, w tych momentach nasza kontrola się wykrzacza. Nie jesteśmy w stanie nadążać za przetwarzaniem takiej ilości danych. Ponieważ te ilości danych wytwarzane są w czym? W kwadraciku, w tym pierwszym kubiku, w którym się nauczyliśmy funkcjonować, żeby za niego nie wyskakiwać. Niektórzy z nas nie dają rady. Moment, w którym dyskomfort bycia w tym skrajnym stanie, który powoduje, że wykrzaczamy się, czy nie umiemy funkcjonować w tak zwanych zdrowych ramach, mówię tak zwanych celowo, zmienia się radykalnie, kiedy potrafimy przenieść fokus na ten element tak zwany dysfunkcyjny i zauważyć w tym dobroczynną funkcję, na przykład nerwicy lękowej, zaobserwować sojusznika, który nas tam wypierniczył po to, bo już nie dawaliśmy rady przerabiać takiej ilości danych codziennie z kompletnym pominięciem własnego komfortu funkcjonowania. I to spowodowało w nas na przykład depresję, albo to spowodowało w nas na przykład nerwicę lękową, albo natręt, albo na przykład strukturę, która popchnęła nas taką ilość kompulsji, że skończyliśmy jako nałogowcy. Moment przyjrzenia się temu jako pewnego rodzaju sojusznika, który wyrzucił nas na bocznicę, jest momentem, w którym zaczynamy dawać sobie przestrzeń poza pudełkiem. A kiedy nie ma pudełka, nagle okazuje się, że skrajność przestaje być chorobą i ona zaczyna się niwelować i zaczynamy osiadać z powrotem do tego rodzaju bezkształtnej wolności, która została pominięta w ramach normalizacji. I wtedy zaczyna się powoli to, co wy teraz mówicie. To, co jest na przykład bardzo silnie obecne w motorycznym treningu mikroruchowym, gdzie
zadanie jako wyznacznik sensu ruchu jest odsuwane, bo nie jesteś w stanie zrozumieć, jakie jest zadanie, skoro nie ma obserwatora. Możesz tylko zauważyć komfort. Tak, to jest też bardzo ciekawe, że ludzie, którzy startują z tym mikroruchem, którzy startują z tym treningiem neurologicznym.pl, to oni mają, jak wracają z feedbackiem z takich pierwszych ćwiczeń, to jest pytanie, ja nie wiem, czy ja to zrobiłem dobrze. Są sami, okay, z tym mikroruchem i szukają feedbacku na zewnątrz, mimo że są ze sobą sami gdzieś w pomieszczeniu, nie da się tego spierniczyć, tego ćwiczenia, i oni będą swoją drogą szukali mimo wszystko tego feedbacku na zewnątrz. Mamy jakąś taką pierwiastek w sobie, który chce mieć obserwatora. Myślę, że to jest tak jak ten, nie wiem, czy jak to się nazywa, Castaway bodajże, gdzie Tom Hanks wylądował na, pamiętacie, na wyspie bezludnej. Powiedz to po imieniu, że Forrest Gump wylądował na wyspie. Tak, Forrest Gump wylądował na wyspie. I żeby tam nie zwariować, zrobił sobie pewnego rodzaju obserwatora z tego Willisa, z tej piłki, który odcisnął swoją łapę, po to, żeby zaspokoić to coś, co tam w nas jest. A ja na coś takiego kiedyś też wpadłem dosyć głęboko, gdzieś tam medytując sobie w lesie, przebudziło mnie i ja nagle zacząłem w drzewach widzieć, tak jak gałęzie, wiecie, wyrastają, są takie sęki, że tam są oczy, że ja w sumie potrzebuję kogoś, żeby obserwował mnie, że ja tutaj jestem. Okay? I jakaś pierwotna cząstka nas tam jest, prawdopodobnie ta pierwotna cząstka bierze się stąd, że jak się już urodzimy, to mama na nas patrzy, okej? Okay? I to jest jakaś wymiana informacji. I to nas w pewnym sensie uspokaja. Więc później prawdopodobnie to gdzieś tam zostaje, tylko że ta mama, która była właśnie tą pozwalająca na gonienie policji na rowerku, tak? Ta mama przestaje być już jak gdyby na tym polu, ale tego obserwatora nagle bierze system, okej? Okay? Czyli na przykład ta kreska wyjechała poza kontur domku, panie Michale, czy Michałku, tak? To słowo jest źle napisane, tak, tam pura przez uskreską czy cokolwiek innego. I to jest, to tu zaczyna być ten kochający obserwator przerzucony na to oczy, które patrzą na nas gdzieś tam z zewnątrz i cały czas obserwują. I tu się robi totalny blok, bo gdyby z nami byli tylko i wyłącznie ludzie, którzy nas w pewnym sensie, no, nazwijmy to, kochają, czy lubią, czy będą wspierający, to nagle się okaże, że mnóstwo tych bloków w nas będzie niepotrzebnych, tak? No tak, chociażby jeżeli będą to ludzie, którym nie przeszkadzamy tym, że jesteśmy. Czyli zwróćcie nawet uwagę, ty akurat, Michał, masz porównanie, ponieważ ty żyjesz w społeczeństwie, w którym ludzie się bardzo do siebie słabo jakby przyglądają sobie. Czyli to akurat zdążyłem się zdobyć to porównanie, bo też troszkę Skandynawii liznąłem. I faktycznie można było powiedzieć, że poruszając się po ulicach, ma się to wrażenie, że tam się ludzie na siebie nie gapią. Przynajmniej nie tak bardzo. W przeciwieństwie do krajów słowiańskich na przykład. To jest nasze wrażenie, bo tak naprawdę ich kultura i ich sposób wychowania jest taki, żeby oni... Znaczy ja też już po 17 latach mieszkania czy 18 w Norwegii dowiedziałem o tym. O. Na kursie norweskiego w zasadzie. Gdzie w zasadzie bardziej to chodzi o to, że nie chcą się naprzeczać komuś w ten sposób. O, rozumiem. To jest coś, co w ogóle zupełnie inaczej, bo też tak właśnie myślałem, że wiesz, trochę tak, kurde, no wiesz, ale oni z jednej strony nie chcą przeszkadzać, bo oni każdy sobie szanuje tą chwilę dla siebie, szanuje tam chwilę na spacerze. Ale to widzisz, to z innej strony patrząc mniej więcej na to samo wychodzi, wiesz, że jeżeli żyjesz w takim skali, w której pamiętasz raczej nawykowo, że jak wyjdziesz do lasu biegać, znaczy do parku biegać albo ćwiczyć tai chi, to się nikt nie będzie na ciebie gapił. Natomiast jeżeli na przykład idziesz, dajmy na to, w mieście Częstochowie do Parku Jasnogórskiego ćwiczyć tai chi, no to na przykład w sezonie pielgrzymek, dajmy na to w sierpniu, to masz stuprocentową gwarancję, że kilkaset tysięcy osób będzie się na ciebie gapić jak na małpę w zoo, prawda? I to są różnice kulturowe, dajmy na to, nie? I już można się do nich przystosować i się nimi cieszyć, tak jak ja się na przykład się zacząłem cieszyć tym i ja bym się w Norwegii czuł samotnie na przykład. Ale tak a propos, słuchajcie, nie wyjeżdżaj poza kontury, to jest takie terapeutyczne ćwiczenie pod tytułem pokoloruj mandale i odczuj ulgę, prawda?
To jest okay. Z tej samej serii. Więc bardzo ładna. Bardzo ładna. Zadaniowość, której wracamy obsesyjnie, która wynika z faktu, że uważamy, że to, co robimy, powinno odnieść rezultat, który będziemy mogli u kogoś skalibrować. Czyli to oczywiście ma bardzo duży sens, kiedy na przykład prowadzimy pojazd i uczymy się, żeby parkować tak, żeby nie wjeżdżać na inne pojazdy. To ma sens w sytuacji, w której uczymy się na przykład, nie wiem, jakichś wyczynowych sportów i raczej chodzi o to, żeby trafić w tę przestrzeń między tymi tyczkami tak, żeby spaść raczej na materac. Natomiast, czy nie wiem, skacząc do wody, trafić w wodę na przykład, dajmy na to. Natomiast w sytuacji, w której wszystko, absolutnie wszystko podporządkujemy wynikowi, to będziemy wytwarzali takie właśnie środowisko życia w miejscach, w których ono jest zabójcze. Na przykład Michał K. mówił o tym na ostatnim OMIE, kiedy podnosimy szklankę z siłą natężenia równą potrzebną do podniesienia butli z gazem na przykład. Kiedy schylamy się o jakieś drobne rzeczy albo wstajemy z łóżka z rodzajem ruchu, który potrzebny był tak naprawdę do przepchnięcia szafy. A patrząc na mentalne przeramowanie tej sytuacji, kiedy angażujemy ilość emocji, ilość myśli, ilość koncentracji i perfekcjonizmu, czyli eliminowania opcji do tych najbardziej niezawodnych, w rzeczach, które tak naprawdę mają być po prostu eksperymentem i frajdą. Takich pierdół jak kupowanie kawy, ubrań, szykowanie przyjęć dla znajomych albo, no właśnie. Amigosy. Ja tak powiem, bo tak mówimy o tym, nie, że tak jak inni mają i tak dalej, ale myślę, że wszyscy znaleźliśmy się kiedyś w tym miejscu, w takiej scence właśnie i nie przez przypadek zajmujemy się tym i patrzymy na to z takiej perspektywy, a nie z innej. Bo oczywiście. Wydaje mi się, że każdy z nas odnajduje się czasami fajnie ze sobą, co? Fajnie, tak jak wsiadasz do nowego samochodu wymarzonego, którego wsiadasz, puszczasz swoją muzykę i jedziesz piękną trasą. Oczywiście zdarzają się turbulencje, ale ty jesteś w fajnym samochodzie, w którym się cieszysz i ten balans twarzy ci nie spada. Myślę, że chyba celem tego neurotreningu jest właśnie powrót do tego komfortu jazdy przez życie w swoim samochodzie, a nie po prostu w cudzym samochodzie i na każdym wertepie po prostu niemal prawie odbijając się głową od sufit. W moim przypadku metr 90, więc wiem, co mówię, a raczej nie pamiętam, co mówię. Więc jakby taka wizja tego wszystkiego, bo to dużo poruszamy się po traumach, nie? Dużo poruszamy się po ciężkich tematach w zasadzie, które gdzieś tam mogą się po prostu podlegować, ale celem jest to, żeby na powrót po prostu być, czuć się miękko w tym ciężkim świecie. Czyli tu mamy to... Dokładnie, wiesz, to od razu wchodzę i wyłapuję wątek, zarezonowało słowo wiem, co mówię, okej? Prawdopodobnie to wiem, co mówię i w ogóle postać tego, że coś wiem, bierze się stąd, bo muszę odpowiedzieć właśnie na tego obserwatora, okej? Wiesz albo nie wiesz, jesteś pytany w szkole, tak? Wiesz albo nie wiesz. No więc wiesz, ja wiem, tak? Dlaczego? Bo muszę dorównać do tego, jaki jest świat zewnętrzny obserwujący, tak? Ten gość wiedział o czymś, więc coś tam zrobił, tak? Ale teraz myślę, że największe światło jest w tym, żeby właśnie nie wiedzieć, żeby szukać, żeby podążać, żeby nie wrzucać się w schemat typu ja wiem, bo to już jest ograniczenie, tak? Jeżeli ja coś wiem, to już narzucenie jest schematu, więc można powiedzieć, ja odczuwam, ja będę podążał, ja będę rósł w danym kierunku, nie dorastał, tylko rósł w danym kierunku i co tam przyjdzie po drodze, to będzie moją obserwacją, tak? Ale czy to, co przyjdzie, jest wiem, to już jest w przeszłości tak naprawdę. To, że wiem, to już jest, powinno być słowo raczej w przeszłości, powinno być to słowo opisujące przeszłość, bo tak naprawdę na tym wiem już jest zupełnie coś innego, tak? Wiem jest słowem opisującym przeszłość. To jest jedna z najbardziej trafnych rzeczy, jakie dzisiaj usłyszałem. Bo nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że najbardziej długowieczne zwierzę na Ziemi nie posiada pamięci.
mówimy o meduzie, przynajmniej niektórych z nich z gatunków. Istnieje poważnie naukowo, biologicznie kultywowana hipoteza, że w istocie jeden z gatunków meduz odkrył tajemnicę nieśmiertelności. Czyli istnieje szansa, że nawet wyłowione meduzę, które stan zużycia biologicznego, czy nie wiem, historii genetycznej pokazywał, że mogła mieć nawet parę milionów lat. I to zaobserwowano jej cykl regeneracyjny i stwierdzono, nie wiem, w skrócie, na ile moja dyletancka pamięć potrafiła właściwie zapamiętać to, stwierdzono, że ona co jakiś czas doprowadza do, na ile to mogłabym nazwać świadomością, świadomej wymiany wszystkich swoich komórek. Doprowadza. Przy czym doprowadza w takim stopniu, że one są w punkcie wyjściowym, jeśli chodzi o ich jakość. Czyli one nie odradzają się w tym stopniu zdegradowanym o jakiś promil, jak na przykład u organizmów bardziej złożonych. Bo nie wiedzą. Wiesz co, wiem, że można to żyć do 100 lat, albo wiem, że umrę, albo wiem, że choroba wygląda tak czy tak. Albo wiem, że z takim PESEL-em to już takich rzeczy się nie robi. Ja to wiem, okej? Okay? I czym więcej to wiem, tym tak naprawdę zmierzam tym bardziej tamtą stronę. I taka meduza byłaby tutaj chyba jedną z lepszych analogii do tego, co chcielibyśmy tutaj wdrożyć, żeby właśnie być na każdym poziomie komórkowym, żeby właśnie odwiedzać te poziomy, ale nie nadawać im żadnego znaczenia. Nie nadawać im tutaj jakiegoś systemu, tak? Dlatego tak bardzo nas cieszy, gdy ktoś wystartuje z treningiem neurologicznym.pl, to ci ludzie zazwyczaj po jednym, dwóch warsztatach nagle zaczynają się bawić sami. Nagle zaczynają sami budzić kreację. Nagle im coś dzieje takiego, czy mentalnego, czy ruchowego, że oni mówią, okej, ja bym połączył to z tym i z tamtym i sobie zrobię coś takiego, tak? Albo w sumie fajnie Olek prowadzi, Michałka prowadzi i Michał U prowadzi te warsztaty, ale jak ja jestem w tych warsztatach, to mnie ciągnie gdzieś tam i ja sobie coś tam innego robię, będę sobie falował ręką, będę sobie tańczył pod prysznicem, będę sobie to czy tamto, bo to mi sprawia fun. I to jest najpiękniejsze, co może być, bo my tutaj tak naprawdę tylko łazimy i latamy z konewką neurologiczną, podlewając te kwiotki. A te kwiatki nie są dodatków w doniczce, tylko mają zdolność do tego, żeby płożyć i żeby, no, żeby sobie gdzieś tam pełzać. Wszystko pod ręką. Olek ma wszystko pod ręką. Jest w omie. Kula, przydra, sobie wszystko jest. No tak, no właśnie. Czyli pytanie brzmi w takim razie, dla kogo to jest, bo nawet odpowiadaliśmy na to bardzo krótko. Ale jakby takim bezzadaniowo na wyluzowanym biegu o tym powiedzieć, to wydaje mi się, że tak Michał powiedział wcześniej, że my tu gadamy o traumach, a chodzi nam o przyjemność. I wydaje mi się, że to mówi bardzo trafnie o tym, dla kogo to jest. To jest dla tych z nas, którym chodzi o przyjemność, ale nie wiedzą jak. I to ci z nas, którzy zaufali tej paraliżu samoobserwacji, temu klinczowi obserwacyjnemu, który mówił mu lub jej, że jak coś robi, to musi to robić dobrze. A tak naprawdę cała nieświadomość krzyczy, że żeby coś robić, to trzeba to robić. I ta droga pomiędzy robię to, bo to robię, a rób to dobrze, ten proces mówi zrób to najpierw źle. Żeby przejść do miejsca, w którym nie ma gadania dobrze, źle. To, o czym teraz rozmawialiśmy, bądźmy tymi dziećmi, tymi bloberami, czy innymi tymi właśnie meduzami, żeby do tego punktu się doczłapać, żeby tam się nagle obudzić, faktycznie potrzebny jest ten etap, w którym robię coś, co wydaje się być gotowością na zaprzeczenie konieczności robienia czegoś dobrze. Zobaczcie, są takie przecież udowodnione przypadki gdzieś tam w Tybecie, że osoby znajdowane w głębokiej medytacji mają po 180-200 lat i to już nie jest jakaś wielka tajemnica, ani nie jest to jakiś fake news, a takich doniesień jest od groma. I teraz dlaczego prawdopodobnie oni potrafią tym ciałem tam dojechać? Bo właśnie wyłączają to i ja wiem,
i wyłączają ten pewnego rodzaju myślowe dorastanie do jakiejkolwiek sytuacji, czy dostosowywanie się do jakiejkolwiek sytuacji. Tam jest po prostu bycie sobą, okay? Na niskiej oczywiście metabolizmie, bez dwóch zdań, bo pewnie to też żyje w jakimś sensie pomaga. Ale my nie musimy być, wiecie, my nie musimy być kukurydzą GMO na sterydach, która musi dorosnąć do jakiejś wysokości i po prostu złożyć się do skrzynki kombajnu. Tylko my możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu być nawet i chwastem, który będzie sobie gdzieś tam położył i wędrował po pewnego rodzaju polanach, ale żeby miało to większy, że tak powiem, dla nas fun, aniżeli wrzucanie się w pewnego rodzaju schemat. To jest coś, co teraz wypadałoby, żebym powiedział kawał. Milicjant stoi na moście i bierze płytki chodnikowe i wrzuca do wody, nie? I tak jeden przechodzień patrzy. Już tak przy piątej już nie wytrzymał, mówi: przepraszam, czemu pan to wrzuca? On mówi: bo widzisz pan, ja biorę kwadraty, wrzucam do wody, a wychodzą kółka. Tak. Myślę, że to jest chyba jedno z najpiękniejszych podsumowań tego, o co nam chodzi. Żeby wziąć ten kwadrat, wpieprzyć go do wody i zobaczyć, że nie wyjdzie kwadrat. Że w sytuacji, w której wpuszczamy wycinek betonu życiowego do środowiska bezkształtnej, poddanej kompletnie swobodnej, ergonomicznej, leniwej pracy struktury, to ona się dostosuje, ona to wchłonie, a fale rozprowadzą się w najbardziej dla niej łatwej i naturalnej formie, która akurat w tym środowisku grawitacyjnym posiada kolisty kształt. No ja tak jeszcze myślę sobie, że wiesz, nie może roślina zapomnieć o korzeniach, nie? Że to też jest jakby i częścią dopiero powrót do korzeni, oczywiście mówię takich korzeni tutaj jestestwa swojego, jakiegoś takiego miejsca, z którego się wykiełkowało i zobaczenia w którym miejscu, zobaczenia tych dwóch, co było pomiędzy, ale tylko zobaczenia tego, nie? Jak gdyby stwarza tą możliwość po prostu bycia, nie bycia ja, tylko bycia po prostu całością tego wszystkiego, jak gdyby znikała granica czasu i wjeżdżamy po prostu w swoje życie, które jest tu i teraz i ono zawsze było, ono jest całością zawsze tu i teraz. Okay. Nigdy się nie rozdzieliło gdzieś tam od korzeni. Okay. W jaki sposób w ogóle komfort istnienia, które po prostu jest, po prostu bycie, zupełnie nie przeczy umiejętności życia w zadaniach i funkcjonowania zadaniowego? W ogóle. Czyli wygląda na to, że może być komfort życia zadaniowego dzięki temu, że znamy zdolność, kompetencje i funkcjonowania bezobserwacyjnego, zorientowanego na komfort. I o tym jest właśnie neuroświadomość. Na ten temat jest trening neurologiczny. Dokładnie. Właśnie, uczymy ludzi. No. Długopisy. 5,50 na stronie. Dokładnie, tak. Prototypy są oczywiście droższe. Droższe, tak. No. Długopisy z naszym autografem na. I takie bryloczki. Takie bryloczki. Żebyście wiedzieli, że wiecie. Niezbędnik świadomości, który kosztuje tam 555 dokładnie, i 99 tak. groszy, plus kulka gratis. Oraz koparka naszej prywatnej kryptowaluty tutaj. Analogowa. Neuroświadomy. Analogowa. Ja i Olek promujemy też oleje do brody, tak, neuroświadomość. Żebyś się nie zdziwił, bo ja kiedyś byłem tłumaczem w projekcie w związku z kosmetykami do tych właśnie urządzeń. Tak się to zaczyna, że ten gość zna tego gościa, bo kiedyś coś tam. On znał tego gościa i tamtego gościa, także. Mam jeszcze szczotkę do czesania brody z tamtych czasów. Dobrze, to by się tak fajnie rozmyło, że mi się wydaje, że to akurat możemy... Dobrze. Już cały ekran? Dobrze.